Cześć, witam na kanale InfoUprawa. Pytacie się o pielęgnację borówki jesienią, ogólnie o uprawę borówki w tym czasie. Robię więc taki filmik, gdzie powiem krótko i na temat o całej pielęgnacji borówki na jesień, więc posłuchajcie. Tutaj standardowo polecam Wam zakup moich książek, mam dwie różne książki o uprawie warzyw, zrobiłem promocję na zestaw. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Tak tylko powiem, że nie nagrałem filmiku z borówek z działki teraz. No więc pokażę Wam różne zdjęcia borówek, żeby się ładniej oglądało. No i jeszcze powiem, że ciężko się, no wiecie, mówi o pielęgnacjach, jak może być u Was wszystko zalane. No u mnie spadło mnóstwo deszczu, że aż strach na działkę chodzić. W godzinę prawie 10 mm, a w dzień 99, według prognoz, jak popatrzyłem, no to są ogromne, ogromne ilości. No ale wiecie, przyjmijmy, że jest wszystko dobrze. Pielęgnacja jesienna to jeszcze można uznać, że będzie trwała załóżmy 3-4 tygodnie. I jak ten filmik nagrywam, to jest 15 września. I pierwsza pielęgnacja to jest podlewanie. Najwięcej wody borówka potrzebuje, gdy kwitnie i owocuje. No wtedy też jest często bardzo ciepło, więc wtedy podlewałem borówki codziennie. Teraz podlewanie, załóżmy raz na tydzień, żeby też nie było tak, że wiecie, że już jest po plonowaniu i zostawiamy borówki same sobie, bo warto o nie zadbać, żeby lepiej przetrwały zimę, lepiej ruszyły ze wzrostem wiosną. Czyli teraz w jakiejś części decydujemy o plonach w przyszłym roku. Nie jest to spora część, bo ważniejsze będzie cięcie i wiosenna pielęgnacja, ale ta jesienna pielęgnacja też jest bardzo istotna. Więc podlewanie, załóżmy teraz raz na tydzień, tak 10-20 litrów pod krzak, to tak średnio, to zależy, wiecie, od. Pogody, z tym że te 10-20 litrów to jest tak, że ta woda jest nie tylko do samego dołka, ale też wokół krzaków. Teraz znacznie ważniejsze jest nawożenie. Potas i fosfor to jest bardzo ważne. Azotu teraz nie dawajcie wcale lub prawie wcale, bo azot sprawia, że no rosną te pędy. A teraz krzak ma bardziej iść w takie usypianie, on ma przezimować, a nie rosnąć. Ważne jest też zakwaszanie gleby, bo gdy gleba nie jest kwaśna, to nie chcą się tworzyć nowe pędy. Te krzaki też gorzej rosną i gorzej plonują. Mam już to sprawdzone i przerobione, i tak po prostu jest. Więc teraz nawożenie jest bardzo ważne, jak jeszcze nie zrobiliście tego, nie nawoziliście jesiennie borówek, to zróbcie to właśnie teraz. Bardziej polecam nawóz posypowy, na przykład Jesienny Ogród Start do kwaśnolubnych, czy też taki z Florowitu. I żadne polecenie to nie jest reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. I dzięki temu nawożeniu te pędy lepiej zdrewnieją, roślina właśnie lepiej przetrwa zimę i lepiej wystartuje wiosną. Więc dajcie teraz właśnie taki nawóz raz. I to jest bardzo ważne. A w okresie jesiennym też można przesadzać borówki. Jest to bardzo dobry termin, jeżeli no, chcecie właśnie takie coś zrobić. Ja też właśnie takie coś będę robił w, tych, w przypadku tych gorszych krzaków. A co do cięcia, to ja zdecydowanie preferuję przełom lutego i marca. Uważam to za najlepszy termin na cięcie. Ja mam właśnie borówki też, które mam na polu, te nowe borówki, gdzie jest dom z wielkim polem. No to miałem plany je przyciąć po części teraz i po części właśnie na przełomie lutego i marca, bo te borówki, są w średnim stanie, ale generalnie to najbardziej polecam ciąć na przełomie lutego i marca i tego terminu polecam się trzymać. A jak wam krzaki bardzo słabo rosną, to polecam je podlać raz wodną zawiesiną leonardytu. Są to kwasy humusowe, ulmowe, fulwowe i huminy. Znam takie dwa środki i jest to Blackjack i multiroots. No ten środek sprawi, że korzeń lepiej się będzie rozrastał, będzie lepiej pobierał wodę i składniki pokarmowe z gleby. Ja to nazywam też troszkę takim ukorzeniaczem w płynie. A czy dosypywać torfu? Bo niektórzy tak właśnie robią. Można, chociaż ja tak nie robię. Ja mam korę na górze i ona świetnie działa. Polecam wam bardzo ściłkowanie borówki. Korą lub trocinami. Warto wiedzieć, że trociny szybciej wam zakwaszą glebę. Więc, jeżeli byście na przykład nie chcieli używać tych nawozów, które powiedziałem, no to można użyć właśnie trocin. Ta kora tej gleby tak za bardzo nie zakwasza, a trociny zrobią to do, dosyć dobrze. Jednak te trociny nie starczają na tak długo jak kora po prostu szybciej się zużywają. Ja mam korę sortowaną ręcznie i nie dosypywałem jej ani razu przez te lata, więc to też bardzo fajnie. Jeżeli nie macie jeszcze ściółkowanych borówek, no to polecam to właśnie zrobić, bardzo to polecam, to jest bardzo ważne, bo ściółka to jest mniej chwastów, jestem rośliną cieplej, czyli teraz na, na zimę by było świetnie i dłużej się trzyma wilgoć. A ważne jest właśnie, żeby tych chwastów wokół borówki też nie było. Starczy ten pasek wyściukowany tak z 50 cm szerokości. Ja tak będę robił właśnie w nowych nasadzeniach i gdy będę te borówki sobie przesadzał, przygotowywał, wiecie, dołki od nowa. No i to bardzo, ale to bardzo dużo da. A czy pryskać? No teraz polecam. To znaczy, wiecie, poczekajcie te kilka dni, żeby nie było tak wilgoci. Oczywiście mówię do tych osób, gdzie no, ten deszcz tak padał, czy też dalej pada, niestety. Pryskamy, kiedy nie pada i nie zanosi się, na deszcz i co ważne, po obrocie pszczół. Ja borówek nie pryskam w trakcie uprawy, to znaczy, chodzi mi o od wiosny do końca owocowanie. To chcę tutaj podkreślić. No i dopiero jak zakończy się planowanie, no to pryskam borówki środkiem na zamieranie pędów. I u mnie borówki praktycznie nie chorują, a to zamieranie to jest bardzo groźne. też nie, nie tylko zamieranie pędów. A też kiepsko by było pryskać, jak już są owoce, no a jak już nie ma, nie ma jesienią, no to u mnie się to właśnie taki oprysk sprawdza. I Ja stosuję środek o nazwie Switch 625 G. Jeden oprysk będzie dobry, a jeżeli borówki wam mocno chorują, no to wtedy dwa w odstępie około 10-14 dni. Oprysk, kiedy jeszcze są liście, jak już tych liści nie mam, to już nie. Ale jak są liście, to oprysk można zrobić. I tutaj podkreślam, że ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zawsze się zapoznajcie po prostu z etykietą produktu i stosujcie się do niej. No i to by było w zasadzie na tyle. Z tym podlewaniem powiem jeszcze, że warto dostosować się do sytuacji. U mnie teraz były ogromne deszcze, niestety, te borówki długo nie będą podlewane. Jakby było praktycznie tak bez deszczu, aby było te 20 stopni, bo tak ma właśnie teraz być, no to raz na tydzień bym to podlał. A jak już będzie załóżmy te 10, kilkanaście stopni w dzień, to jeszcze rzadziej typu raz na dwa tygodnie. Ciężko wiecie tak dokładnie powiedzieć, ile, co ile, bo to zależy w sporym stopniu. Od pogody, ale przed zimą też, podkreślam, warto podrać borówki. Też będę o tym robił w filmik, właśnie przed zimą taki przypominający. Podsumowując, już powiem, że niby to wygląda na to, że praktycznie tej pielęgnacji jesiennej borówki nie ma. Ale to, co powiedziałem, no to warto robić, bo te kilka zabiegów ma znaczący wpływ na dalszy wzrost i planowanie, na kondycję krzaków. Polecam też czasami się przejść wokół krzaków, po prostu popatrzeć, jak wygląda sytuacja, czy choćby jakiś szkodnik nie atakuje. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do ocen tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się podczas właśnie tych deszczy. To jest bardzo kiepska sytuacja. Dawno nie było tyle deszczu. Pozdrawiam.